Cześć, witam was. Zobaczcie, co tutaj stoi. Arbos 7000. Ja właśnie szykuję się do wyjazdu do Leszka. Jadę dzisiaj testować razem z Leszkiem w agregacie. Uprawa po orce. Dzisiaj mamy sobotę, jest godzina 7:30. Wyjechałem sobie już Arbosem z hali. No i powoli tylko zabiorę sobie sprzęt, będę jechał do Leszka i będziemy działać dzisiaj cały dzień. I jedziemy. Już troszeczkę sobie nim pojeździłem, także wiem mniej więcej co i jak. W sumie, żeby się do niego przyzwyczaić, to mi zajęło, nie wiem, 15 minut. Wiadomo, no oznaczenia przecież są wszystkie takie same jak w innych ciągnikach. Także można jechać. Ładne słoneczko dzisiaj. Chociaż jest zimno, bo jest tam minus 3. Niby temperaturę pokazywało na termometrze. Także ja lecę do Leszka i widzimy się już na miejscu. Siemano. Dobry. Cześć. Co, zaczynamy? Działamy. Dobrze. Dużo zostało do porobienia? No wiesz, Dziadek nie śpi. Dobrze, to co? Podczepiamy. Podczepiamy, nie? Z powrotem. Tak jest. Sparujemy. Przyszłym razem był minus 5, nie? Ale... Minus 5. Ale chyba po... Ale siło. Ale wyszła ziemia. Przyjechał Leszek. Wczuł już się w maszynę. Teraz zobaczymy, co powie, jak mu droga przebiegła. Daleko nie miał. 3 km, nawet nie, 2 km. Teraz zobaczymy, co Arbos pokaże w polu. Jak się jechało w ogóle drogą? Szeroki jest, nie? Oho, powiecie, to nie ma w prawe z tą szyją, nie? No. Stopniowo, także... Ale do John Deere'a jest szerszy, nie? W porównaniu. No, jest, wiesz. Na tych rondach, nie? Żeby coś to opanować. To była kukurydza, takżeśmy na jesień się tutaj spotkali przy zbiorze. Przy orce. Przy orce. No i teraz przy uprawie wiosennej, wczesnej wiosennej bym powiedział. No bo tu będziemy raczej siać słonecznik. Słonecznik. No. I kiedy ten słonecznik się sieje? Są tak samo jak kukurydzę, nawet w tym samym okresie. Nie ukrywam, że mógłbym to później zacząć tę uprawę. Ale jest okazja sprawdzić tego Arbosa. Troszeczkę chcieliśmy, żebyś go potestował. No. Ale też miałeś akurat agregat w testach. Też agregat, właśnie tak zgraliśmy to, że jednak ten agregat 4 metry. 4 metry, także... No bo ty masz Horsha 3-metrowego. 3-metrowego, i tak. Troszeczkę mały chyba byłby do tego byczka. No, dokładnie, szkoda go. Ten ma jednak trochę więcej koni, także i sprawdzimy ciągnik i sprawdzimy agregat, jak sobie daje radę. No. Agregat jakieś ma różnicę między twoim a tym? Wiesz co, różni się, wiadomo, szerokością, to podstawa i wał gumowy, który z tyłu u mnie jest w pełni gumowy, a tu jest wał oponowy, nie? Aha, i tylko to, a reszta wszystko to samo. Reszta to samo. Mi się jednak podoba ten wał w pełni cały, jak jest, nie? Tak jak masz to. Tak, jakoś jestem lepiej przekonany do niego, a ten, to też jest dobre, bo też się nie obkleja, nie? Bo są też inne wały, ale ten jest też dobry. No i szykujemy się pod słonecznik. Nie powiem, że mogliśmy to później zacząć robić, ale jest okazja. A z drugiej strony, jakby nie było to ziemia ruszona, lepiej szybciej złapie temperaturę, ogrzeje się, nie? No wiadomo. O. Ale tutaj była orka po kukurydzy, o. Więc trzeba szykować coś innego. W sumie mówiłeś, że chciałeś tutaj siać kukurydzę, ale kukurydza po kukurydzy, no. Troszeczkę deficyt na rynku słonecznika. No właśnie, jaka sytuacja jest na świecie, także może być tego słonecznika mało. Więc ktoś to może zasieje, nie? Jakby nie było, no i próbujemy też może zasiać tego słonecznika trochę więcej. Siejemy dla siebie, bo mamy tą olejarnię, także potrzebujemy też jakąś ilość określoną do siebie. A może na rynek zewnętrzny też może jakiś będzie zbyt lepszy niż może kukurydza. Chodzi o zysk ostateczny, nie? Bo jakby nie było, to słonecznik mniejsze nakłady są w uprawie tego wszystkiego. Nie trzeba takich, ile użyć tych wszystkich nawozów. No a wiadomo, to wszystko się przekłada na cenę. A wymagania glebowe, powiedz mi, jak to... Podobne do kukurydzy, czy troszeczkę mniejsze? Na lżejsze ziemię też dobrze urośnie, tak? Aha, czyli także nie ma takich problemów, nie? Już 2 lata siejemy ten słonecznik, także coś tam się uczymy. Nie mówię, że jestem specjalistą, nie? A człowiek się na wszystkim się uczy, nie? Dokładnie. Ale już jakieś tam mamy doświadczenie 2-letnie, czegoś tam jakieś, wiadomo, człowiek błędy popełniał. No,
będziemy jakoś to unikać tego, żeby co roku jakoś to lepiej szło. No i próbujemy w tym roku już gdzieś koło 8 do 10 hektarów coś się. No, to już troszeczkę jest. No. A jak tam w ogóle oziminie ci przezimowały? Bo to też powiem, jest pytanie. Ładnie. Śniegu zima nie było za dużo. No. Wiesz, początek wegetacji pięknie wyglądały, nie powiem. Z tym, że teraz te przymrozki, minus 5, zimny wiatr w nocy, w ciągu dnia plus 8. Teraz inne się budzą, wegetacja rusza. Dla nich to jest szok termiczny, także one czasami się jakieś tam przebarwienia robią, jakieś fioletowe czy coś, to jednak to jest mróz, nie? Robi swoje, nie? Jakąś tam energię będą potrzebowały nowo na zregenerację siebie, nie? Także jakiś tam... Czas znowu wydłuży się to wegetacja, no, dokładnie. Nie? Przede wszystkim. Bardzo ładnie wyglądały, no teraz jak codziennie się patrzę rano, to kurczę, no coraz bardziej jakieś tam przebarwienia są od tych mrozów. Nie? Mimo, że te przymrozki są 3-4 stopnie, ale są różnice, no, temperatur duże. Dzisiaj było 5. No. Ale różnice temperatur, tak jak mówisz, w dzień jest plus 8, no, plus 10 to nawet. Tak, ale rzepaku jest niedobre, nie? Dla zbóż, nie? Tak samo, nie? Wczoraj jak byłem zobaczyć na pszenicę, no... A jak tam, powiedz mi, azot na rzepak? W ogóle azot. W tym roku. Wiesz co, ja tam się zabezpieczyłem już na jesień, także już miałem tam to, co potrzebowałem. Ale szok, jakbym miał dzisiaj kupować... Sama saletra. 600. To jest cios. 600 i nie jest dostępna, także... No właśnie. To jest też dziwne, też ta cena jest troszeczkę wygórowana chyba przez tą niedostępność, nie? Tak, to są troszeczkę zagrania, nie? Rynkowe, no. No bo to już są naprawdę przy dużym areale setki tysięcy złotych. Tak, dlatego wiesz co, jakiś tam mam hamulec z tyłu. I sobie myślę, że żeby czasem nie popłynąć, jak to się mówi. No właśnie. Bo są takie sytuacje, że teraz byś zakupił tego wszystkiego na tę kukurydzę, musiał naprawdę dużo włożyć. Pytanie, jaka będzie cena przy zbiorze, nie? Co będzie jesienią. Żeby czasem tylko nie wyjść na zero, nie? No właśnie. Tak, w ogóle, żeby coś zebrać, bo warunki pogodowe różnie, no, to może być. To jest zagranie, nie? Także no, rolnik dzisiaj widzisz, musi być i wiadomo, rolnikiem, mechanikiem, elektrykiem. Ekonomistą, nie? Ekonomistą przede wszystkim. No. To ceny paliwa. No wszystko naprawdę tutaj tak no, wiesz, no niewspółmiernie dzisiaj... idzie z tym, no, co to jest wszystko, wiesz, pytanie, czy zamawiałeś w zeszłym tygodniu, czy zamawiasz w tym tygodniu i jest złotówka różnicy, nie? Na litrze, także wiesz. I dostępność też jest niestety. No oczywiście, wszystko są limity, nie? W tej chwili, nie? Także jakby nie było, no sytuacja wymusza na świecie trochę to wszystko, także... Tak, tak. Człowiek się musi do wszystkiego dostosowywać, tak? A w ogóle pojeździłeś tym Arbosem, już troszeczkę wróćmy do maszyn. Arbosem, i co ty na jego temat możesz tak wstępnie powiedzieć? Jest duże, nie? Czyli do John Deere'a jest różnica jednak. Jest różnica, nie? Ale no, wiadomo, no, John Deere to jest jednak John Deere, jakby nie było. Mhm. Jest półka inna. No chodzi, to nie powiem. No, zobaczymy, na razie to są dla mnie początki. No bo jesienią testowałeś serię 5000. No! I w ogóle jak wsiadłeś, to jest różnica w kabinie? No w kabinie jest różnica, ale intuicyjnie wszystko mi się wydaje. No dokładnie, już tam wiesz, te przyciski, wszystko to samo, podobnie, nie? Ta skrzynia bezstopniowa dla mnie to jest szok. Nowość. Nie? Nowość. Jak jechałem teraz na pole, to na rondzie mówię, o kurde, nie trzeba. Jak tym jechać? No, jak tym jechać, tak? Ale pojeździsz chwilę, już w sumie pojeździłeś chwilę, już myślę, no, że wiesz, na początku się bałem na przykład podjechać po tą maszynę, nie? Wiesz, na wstecznym, nie? Tu sprzęgła nie trzeba używać, a jak to się zatrzyma, nie? No trzeba uważać, nie? No. Żeby tam się nie spłoszyć. Dokładnie. No, ale cenowo nie wiadomo na razie, jak to będzie wypadać, aczkolwiek to już są duże maszyny, które kosztują. No podejrzewam, no tak dokładnie, nie? To już będzie inny tam przeskok niż te małe. Niż te 5000, no wiadomo. Aczkolwiek, no patrząc na zachodnie marki, no to w tej mocy 600 tysięcy. No. Myślę, że tańsze ciągniki to jest alternatywa, bo... No gdzieś trzeba szukać tych kosztów, nie? Dokładnie. No. Im więcej zostanie rolnikowi w kieszeni, tym lepiej. No, we wszystkim się liczy efekt końcowy, tak? Tak, zysk. Zysk. No, nieco z tego, że wiesz, że się kasy wrzuci, a później nie ma nic z tego, tak? Ma coś z tego zostać. Każdy robi, tak jak firma, musi na koniec roku musi wyliczyć zysk. Tyle i tyle zarobiła, tak? Tak samo rolnik, to też działa jak firma. A nie robisz też dla idei, nie? Że ojej, jestem na minusie, dobra jest, nie? No dokładnie. Zdarzy się, że jakaś uprawa tam wyjdzie na minus. Coś wyskoczy, tak? Nie? Ale no wiadomo, rok można dołożyć do tej uprawy. Ale nie co roku. Nie co roku, no dokładnie. Zresztą nie będzie za chwilę z czego dokładać, jak tak co roku to wypadnie, nie? Że trzeba dołożyć. A powiedz mi,
Planujesz zmianę jakichś maszyn? Dokupować coś? Nie. W tym roku to zasada przeczekania tego wszystkiego, co się będzie działo. Przeczekanie, czyli żadnych nowych ciągników, nic na gospodarstwie nie planujesz? Nic nie inwestuję. A ziemia? Jakieś dzierżawy dobierasz? Czy jednak sytuacja jest tak nieciekawa, że... Powiem ci, że wolę przypilnować to, co mam i może na tym lepiej wyjdę, niż bym miał się gdzieś się rzucać na jakieś duże tematy, gdzie wiesz, może wyjść na zero albo co. Lepiej mi dopilnować, mniejsza ilość, ale dopilnować tego wszystkiego. No właśnie, bo teraz nowa ziemia, doprowadzić ją do ładu. To, słuchaj, też jak będzie jakaś ziemia do wzięcia, to będzie to jakieś kiepskie pH, tak? To też potrzeba 2-3 lata, nie? Dokładnie. No. Jakiś plon trzeba zebrać, żeby to zapłacić. No, dokładnie, nie? No to ziemi nie oszukasz, tak? Pewnie. No. Można raz wyciągnąć, ale w przyszłym roku już... No, dokładnie. A jak ktoś ciągnął z niej... No to jak gdzieś jest wolna na rynku, to znaczy, że coś jest nie tak. No dokładnie. Tym bardziej u nas w Wielkopolsce jest duży problem z ziemią. No jest. Bo gdzieś tam na zachodzie, na Pomorzu, to tej ziemi troszeczkę jest, nie? Dostępnej. A u nas? No... U nas jak gdzieś się wolny kawałek znajdzie, to nawet nie zdąży się dowiedzieć, a już jest zmiana dzierżawcy. Dokładnie. Chodźmy, Leszku, pokażmy jeszcze ten agregat. Na jaką głębokość tutaj planujesz robić mniej więcej? Wiesz co, jak najpłycej, nie chciałbym, żeby było to uprawione. W tej chwili mamy jeszcze zimno, jest zmrożona trochę ta ziemia. Dopiero zaczynamy, chwilę przeczekamy ten moment. Jak najpłycej, żeby nie tracić wilgoci, nie? Mhm. A jednak ta ziemia, żeby była doprawiona płytko i ona sobie ma się ogrzać, ta gleba tam do... Tym bardziej, że tutaj była orka robiona. No. A powiedz mi, czym będziesz tutaj siał? Jak w ogóle ten słonecznik masz w planach zasiać? Czy to będzie jeszcze jakaś uprawa przed siewem samym, czy już w to zobaczę, jak to będzie, jak to będzie wyglądać, czy będą jakieś chwasty się rzucą, to może jeszcze jakaś płytka uprawa, a jak nie, raczej pójdzie agregat ze siewnikiem. Będę się starał normalnie siewnikiem zbożowym, co którąś tam rurkę po prostu będę siał. Czyli już masz jakieś tam mam to swoje patenty. No powinien być to siewnik punktowy, nie powiem, nie? Ale to też trzeba jakieś koszty, może usługę brać. Ja to opanuję sobie swoim sposobem. Po swojemu. No. Tanio, a dobrze, żeby to zadziałało, nie? Powiedz mi, dużo jest zabiegów słoneczników, w ogóle takich agrotechnicznych? Nie miałem nigdy do czynienia ze słonecznikiem, jak to wygląda? Czy dużo jest tych oprysków? No, pierwszy zabieg podejrzewam, to jak ja robię zawsze, to środek doglebowy, nie? To 3 dni od siewu. No i później w jakiejś tam fazie już trzeba choroby grzybowe i na mszyce, nie? Przypilnować, jeden zabieg zrobić. A słonecznik jest bardzo wrażliwy na przymrozki? No bo wiadomo, jest, że później jeszcze coś tam się pojawia tych przymrozków. Jest. Dlatego on powinien być tak siany w okresie kukurydzy, gdzie już ziemia jest wygrzana, co najmniej te 8 do 10 stopni, żeby on lubi, nie? Także szybciej wzejdzie. Jak będzie ziemia wygrzana, to szybciej będzie na wierzchu, tak? I szybciej zagai, też nie będzie jakiejś tam presji chwastów. Bo on już ciągnie wtedy do góry, nie? No. Mimo to, że ten środek doglebowy, ale zawsze gdzieś tam lubi coś przepuścić. No i ciężko też trafi ze zbiorem, nie? Aha, czyli zbiór też jest problematyczny. No, wiesz, chodzi o to, żeby jakby nie było to... Nie możesz mokrego namucić, nie? Mhm. Później są koszty suszenia i tego wszystkiego. Jak na razie, to przez 2 lata mi się udawało zbierać poniżej 8% wilgotności, nie? A czym to zbierasz? Przystawką do kukurydzy? Jaki masz tutaj zbieraliśmy system? Przystawką do kukurydzy, ale nie mamy tak zwanych noży do przycinania tych kapeluszy, nie? Mhm. I jakby nie było to duża strata, była pryskał nam w hederze, nie? W tym roku chciałbym zaryzykować normalnie kombajnem z hederem zbożowym. Ze zwykłym hederem? Tak. I ładnie przycina tylko wysoko kapelusze. Jednak jak już tam będzie omot w środku w kombajnie, to nie będzie tego pryskania. A tak jak była przystawka od kukurydzy, duże straty, było to wszystko strzelało. W hederze się muciło. Tak. Leszku, dzięki bardzo. Nie zajmuję ci więcej czasu, bo jeszcze hektary przed tobą. Także testuj i katuj tego Arbosa. W końcu po to tutaj przyjechał. Dobra, wszystkiego dobrego.